Dzisiaj mamy dzień otwarty schroniska dla zwierząt z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Mamy mnóstwo atrakcji. Mamy Stowarzyszenie Grot, które oferuje strzelnice, rzut granatem. Oczywiście to są wszystko sprawy bezpieczne i dla psów, i dla ludzi. I bardzo cichutkie, przecież w tym momencie jest strzelanie i nawet tego nie słychać. Są inne atrakcje. Będzie bieg z maską przeciwgazową na twarzy, różne inne. Także to wszystko oferuje Stowarzyszenie Grot. Oferujemy strzelnice ASG z replik. Takich jak tu mniej więcej widać, to akurat snajperka. Karabiny, to znaczy te repliki, które używamy, to są repliki wzorowane na oryginalnych karabinach, oryginalny rozmiar i bardzo przybliżona waga. Środki tarczy teraz cały czas szły. Z naszej strony mamy również dużo konkursów związanych, przede wszystkim kierowanych dla dzieci, ale również dla dorosłych, więc będą tutaj też konkursy organizowane. Mamy mnóstwo nagród, dyplomów do rozdania, także każdy dostanie jakąś pamiątkę z tego pobytu tutaj. No ale główną atrakcją są oczywiście nasze psy, które można pooglądać, zapoznać się z nimi. Może akurat ktoś sobie wypatrzy swojego pupila przyszłego, także zapraszamy do obejrzenia także piesków. Szukamy takiego mniejszego raczej pieska, bo mieszkamy w mieszkaniu, więc... W bloku. W bloku, tak. A kocyk to czemu pani dzisiaj przyniosła? To bilet wstępu. Bilet, dzisiejszy bilet wstępu dla podopiecznych schroniska. Bardzo fajny pomysł, żeby zaprezentować schronisko jastrzębskie i zwierzęta, sposób, w jaki tutaj opiekujecie się tymi zwierzątkami. Także bardzo fajna inicjatywa.